6 ton ryb, głównie karpi. W Ochabach odbyły się pokazowe odłowy. Rybacy szykują już bowiem ryby na świąteczny stół. W przypadku tego stawu o powierzchni ponad 20 hektarów wodę spuszcza się przez około 10 dni. Ryby znajdują się w niewielkiej objętości wody przed urządzeniem spustowym, po śląsku pidłem. Następnie rybacy wchodzą, włokiem, czyli siecią, tą rybę zagarniają i przepuszczają ją przez leżak, to znaczy rurę znajdującą się w dnie stawu, przechodzącą przez groble, do łowiska zewnętrznego, skąd następnie jest przemieszczana na sortownię, tam rozsortowywana według gatunków oraz wielkości. Następnie umieszczana w środkach transportu i przewożona do magazynów ryb żywych. Są to stawy specjalnie zbudowane, głębokie, o utwardzonych brzegach i dnie, zasilane bardzo dużą ilością czystej, świeżej, dobrze natlenionej wody. Tam tym rybom nie dzieje się krzywda, wręcz następuje poprawienie ich dobrostanu w stosunku do stanu sprzed rozpoczęcia odłowu i tam spokojnie czekają na moment grudniowej sprzedaży. Te rybki będzie można kupić m.in. w punktach sprzedaży bezpośredniej, zorganizowanej specjalnie przed świętami. Przy odłowach pracuje często nawet kilkudziesięciu rybaków. Dla wielu z nich taka praca to oderwanie od codziennej rutyny. I choć jest ciężko, to jak mówią, lubią to, ale nie brakuje trudnych fizycznych zadań. No to już wciągnięcie włókiem postawię w tym glunie. A tak poza tym, reszta to już tutaj na stole, no to już jest segregacja tych ryb wszystkiego, także... No i tak samo kasarowanie też tu jest ciężkie, bo to jest przekładanie tej ryby do szoli tutaj tego. I... Jakie tu dzisiaj ryby wyłowiliście? No, jak widać tutaj karpia, szczupak, amur, topyga, lin. No, sandacz też się tutaj zdarza, okoń. Karp, najpopularniejsza ryba w żabim kraju, jest tu wyjątkowo dobry. Naturalna hodowla, bez pasz i wspomagaczy, sprawia, że jego mięso jest smaczne. Ale też na dobrego karpia trzeba poczekać około 3 lat. Najczęściej stosowany cykl produkcyjny na terenie Polski, cykl produkcyjny karpia, trwa 3 lata. W pierwszym roku po rozrodzie karpia, czyli tak zwanym tarle, obsadzane są przesadki takimi małymi rybkami, czyli wylęgiem, który bezpośrednio wykluł się z ikry. W drugim roku hodujemy już kroczka z narybku, a w trzecim roku rybę towarową, którą odławiamy jesienią, czyli tak jak właśnie no, w przypadku tego stawu. Ten rok raczej sprzyjał hodowli karpia, bo był dosyć ciepły. Wiemy, że karp to jest ryba ciepłolubna, ale znowu powyżej 27 stopni już raczej nie przyjmuje pokarmu. Także ona w optymalnych warunkach to gdzieś od 20 do 27 stopni super pobiera pokarm i przybiera na wadze, szybko rośnie i o to właśnie rybakom chodzi. Rybakom chodzi o dobrą promocję ryby, po to by karp był jedzony nie tylko raz w roku. Pomaga im w tym lokalna grupa rybacka Żabi Kraj, która wspiera rybactwo. Rybacy są wszyscy za tym, żebyśmy dalej byli i dalej promowali tą rybę. No, a przede wszystkim udało nam się zintegrować rybaków. Spotykają się czy na szkoleniach, czy chociażby nawet na walnych zebraniach, czy teraz w listopadzie będziemy mieć warsztat podsumowujący. Najbliższa okazja, by skosztować karpia w nowej odsłonie, już 17 grudnia. Wówczas odbędzie się konkurs kulinarny na najlepsze potrawy z karpiem w roli głównej. Zgłosić swój udział może każdy. Wystarczy wymyślić i przyrządzić dania szczególne. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.